pojawia się też pytanie, które dzisiaj pojawiło się no w mediach od dłuższego już czasu, o tę tragiczną kompletnie sytuację zgwałconej 14-latki z niepełnosprawnością, dodatkowo jeszcze, o ile dobrze pamiętam, umysłową, która została no właśnie zgwałcona i której odmowiono aborcji, powołując się na klauzulę sumienia w iluś tam placówkach. No, sprawa jest bardzo jasna. Placówka nie może się powołać na klauzulę sumienia. W takich sprawach w Polsce obowiązuje prawo. Lekarz ma prawo do klauzuli sumienia, ale nie może mieć go placówka. W Polsce obowiązuje prawo. W takich sytuacjach osoba powinna mieć prawo do przeprowadzenia aborcji, czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy. I to prawo powinno państwo wyegzekwować. To tragiczna sytuacja, niewyobrażalna wręcz. Niewyobrażalna i w takich sytuacjach nie ma się co zajmować byciem sędziami tego czy innego sumienia, tylko egzekwować prawo. Nic więcej nie można dodać. Co za tragiczna swoją drogą sytuacja, co za nieprawdopodobne nieszczęście. To jest i zbrodnia, no trzeba sobie też powiedzieć, też powiedzieć jasno. Barbara Bielecka pisze, zbrodnia to jest zabijać nienarodzone dziecko w łonie matki. Pani Barbaro, ja rozumiem pani pogląd i rozumiem pani ocenę, jestem w stanie ją zrozumieć, słyszę ją. W mojej ocenie aborcja i w moim sumieniu też nigdy nie będzie dobrym rozwiązaniem problemu, tylko zawsze mniej lub bardziej złym. Natomiast jest jakieś prawo, które w Polsce obowiązuje. A dzisiaj trzeba się zastanowić nad tym, jak dramatycznej sytuacji znalazła się ta dziewczyna, jak w dramatycznej sytuacji znaleźli się jej bliscy. Z jak nieprawdopodobną skalą tragedii mamy tutaj do czynienia i powstrzymać swoje zbyt szybko idące emocjonalne osądy i zastanowić się, co zrobić, żeby ta sytuacja, ta konkretna, znalazła rozwiązanie. Państwo nie ma prawa wymagać od kogokolwiek heroizmu. Nie ma prawa. Od żołnierza może. Ale nie od kobiety, od dziewczyny jeszcze niepełnosprawnej w takiej sytuacji. Nie może oczekiwać heroizmu. Ile my gadamy o tym, że ci ludzie powinni zrobić tak, te kobiety powinny zrobić tak, albo powinny zrobić tak. A ile jest realnego wsparcia dla tych kobiet? Ile jest realnego realizowania tego postulatu, nigdy nie będziesz szła sama, przez państwo? Oni na koniec dokonają swojego wyboru. Ale żeby mieli jakiś wybór, żeby coś leżało po jednej i po drugiej stronie. Żeby się czuli zaopiekowani, zatroszczeni, żeby czuli się, że ktoś z nimi idzie, a nie, że są jak sami, jak palec w towarzystwie krzyczących na nich z każdej strony moralizatorów. To jest dzisiaj robota również dla tych, którzy mają, powiedziałbym, chrześcijańsko uformowane sumienie i chcieliby, żeby aborcji w świecie było jak najmniej. To zróbcie to nie poprzez narzucanie komuś swojego poglądu zawsze i wszędzie przy pomocy narzędzi prawnych, tylko przez to, żeby ludzie sami z siebie mieli takie otoczenie wokół siebie, w którym takich wyborów nie będą podejmować. Albo będą ich podejmować mniej. Bo krzyczeć w internecie to jest łatwo i składać świadectwa i samospalenia poprzez posty na Facebooku. To jest dzisiaj rzecz, której w ogóle w tej debacie aborcyjnej od bardzo dawna mi brakuje. Tłum katonów stojący nad tymi kobietami, a kto się rzeczywiście pochylił? A kto rzeczywiście spróbował coś zrobić? Są tacy, jasne, i chwała im za to. Ale bez tego nie będzie tamtego.